When I come here, I was walking on the street and I was thinking, wow, Świecie is a very beautiful place. The building is so colorful. Ojeju, to były niezapomniane chwile, naprawdę, nie żałuję niczego. Patty jest strasznie pozytywną osobą i zarówno ja od niej bardzo dużo się nauczyłam, jak i ona ode mnie. Także zdobyłam nową przyjaciółkę i naprawdę mi jest przykro, że muszę się już z nią pożegnać. In this time I was going in the schools, make presentations, EVS presentations about the program, which I'm here because I think that this program help for young people to get new skills, and I think that if you have this chance, you should to go in kind of this program. Also, I was prepared one movie for Świecie, promotion movie, because I think that Świecie can be very touristic place. And the third things which I was working here, it was about my exhibition. I live in Świecie, Świecie live in me. I visit 20 families and make portraits of them. Wiesz co, sam fakt w ogóle, że Petia tutaj jest i słyszy polski na co dzień, to bardzo wpływa na to, że ona zapamiętuje dużo słówek. Ale miała dużo trudności z tego względu, że język polski jest trudnym językiem, więc samo zapamiętanie niektórych rzeczy jest naprawdę nie lada osiągnięciem, bynajmniej, że miała na to tak mało czasu, ale zdecydowanie jest to możliwe. I see a lot of common things between our culture. For example, and personality, because the people here is very helpful. Petia to bardzo sympatyczna osoba, także jeśli chodzi o jakieś takie relacje międzyludzkie, jest do rany przyłóż, bardzo dobrze się z nią współpracuje od tej strony. Ogólnie z osobami z południa Europy jest taka sprawa, że trochę mają inne podejście do czasu, traktują czas jako coś bardzo, bardzo względnego, także czasami ciężko było nam się zrozumieć co do punktualności, ale myślę, że to był taki jedyny minus. Cała reszta poszła bardzo, bardzo płynnie i w sumie polecałbym komukolwiek mieć takiego wolontariusza jak Petia.